Witam w kolejnym odcinku Steel Rising. Okej, jest Bastylia, jest fosa i innej drogi niż w dół nie ma. Cały czas się zastanawiam, czy to już jest tuż do końca gry, czy jeszcze kilka godzin. Nie wiem. Okej. Myślałem, że go zaskoczyłem. Ale nie udało się. Wow, wow, no nie, no muszkieter. On tam sobie będzie strzelał teraz, nie? No dobra. No dobra. Ten sokół mnie martwi. Wow, spadł się trochę. Nieźle, uleczyłem się prawie całkowicie z samych kontr. Tam coś jest. O, to jest chyba przejście do tych miejsc. Tak, zdecydowanie droga wiedzie dalej fosą, ale tutaj dostrzegłem sekrecik. Tak, i to jest chyba to miejsce, gdzie widziałem, że da się przejść, będąc w kanałach wcześniej. Yep. Możemy zejść głębiej. Okej. O nie, znowu. Lol. Czy to jest wystawka? Nie, ale kolejna dziura. No i od drugiej strony, no nie wierzę. Może samej Bastylii się wychodzi kanałem. Słuch mają o wiele lepszy niż wzrok te automatony. To na pewno.
wcześnie. Za późno, ale nie trafię. O nie, to nie, to z tego się odsuwam. Come on. Ojejej. Ojejej. Czucie. Spoko, esencja zawsze w cenie, chociaż dopiero co wydałem swoje dusze. Możliwe, że tutaj znajdziemy całe... Pytanie, czy to nie jest przejście do samej Bastylii? Ruszę sobie kamerą, nie wiem skąd trzeba tędy, nie? Ciekawy jest ten obszar, bo... O, ty dziadego! Pchnąłem szlak. Słyszałem, że się muzyka zmieniła, ale nie sprawdziłem sufitu. Okej. Czyli co? Czyli tutaj nic po prostu nie ma. Nie do końca. Jeszcze mamy tutaj obszary. No i teraz się zastanawiam, skoro tak, tu jest dużo eksploracji, czy ja powinienem tutaj być teraz, czy... dokończyć fosę. To jest ktoś inny niż do tej pory. O matko. Tak mi już dobrze wychodziło kontrowanie tych kowalów. No to już mnie wychodzi. O ludzie. I odzyskałem swoje oleje, które zużyłem, fiolki. Hmm.
Wiedziałem. Po prostu wiedziałem. Dobra, nieważne. Wyślemy tu quest. No, super. Ale to jakby odpowiada na pytanie... Jak daleko endgame? No bo jeszcze tutaj questy mnie mają zamknięte lokacje, jeszcze się tutaj będę backtracking robił. No jeszcze to trochę potrwa. Kolejny kowal. Prawda jest też taka, że tam jest oczywiście znowu problem mojego widzenia w tych lochach. O ty, co ty tutaj robisz? Zasięg mają, po prostu chyba zaskakują. O, tak, tak, zamruj go na mnie. To będzie miłe. Ten ma jakiś taki opóźniony ten ruch. O. Ten jest szybki z kolei, no ludzie. Ten jest szybki. Ten jest wolny. Prawie go zamroził, to byłoby miłe. Nice. A, nie tak, nie tak. Zobaczył to miejsce. Kute żelaza, no proszę. Ale że mi tam wpadł... Zobaczyłbym, bo mi się coś świeciło. To i tak zobaczyłem jaskinię sekretną. Muszę przyznać, że faktycznie gra honorowo dzieli się. Jakieś coś. Esencjami, bo naprawdę cały czas dropują. Albo gdzieś są w świecie. Okej, o, frick. Im dalej w las, tym więcej bugów. Już drugi raz mi się tak stało. A miejsce, gdzie mi pozwolili wyskoczyć, mimo wszystko jest jakąś... No łatwo. Będę musiał odsejwować, bo widzę, że nic nie zrobię. Okej, nie idziemy tam na górę. Tak, no wiadomo, im dalej... Okej. That's enough, Monsieur le Comte. My assistants and I are exhausted. We're not grave diggers, à la fin. Now I understand. The task you have been given does not please you. Perhaps you do not find it worthy of your high qualifications. Indeed. My family has been dedicated to serving the kingdom for over a century, and you cannot ignore what it has cost us. I refuse to fall that low. Very well. As you wish. Since this is the case, you will have a more prestigious assignment starting today. Was there anything else? What about my assistants? Will they come with me? Unfortunately not, mon ami. But I promise you that they will never complain about their fate again. czy zaprzągł jego duszę do jakiegoś tytana? Ciekawe. Kto to jest Sanson? Nie mam pojęcia. Jakaś nowa postać. Nie kojarzę go wcześniej. Jakiś współpracownik Cagliostro.
kto to? Szkieter, nie? Słyszą mnie, cholera. Tak z boku ten muszkieter wyglądał jak na nowego wroga. Ale ja muszę uważać z tymi skałami tutaj. Tutaj chilluje. Muszę iść do góry. Dwoje muszkieterów. A nie. Co to jest? Kucharz. Tam jest wejście. No teraz mnie zobaczy. No super. O, za wolno, za wolno. W sensie. Kolejna esencja. Jesus. Tutaj takie platformy jak do skakania po nich. Zobaczymy. Yep. Zaraz. O, wow. Chwilu, nie? Wow, wow, wow. Jakiś amfiteatr, co my tu mamy? Ja nie wiem, czy ja tam w sumie muszę iść. Ja muszę iść chyba tu. No i teraz jest zagwozdka, czy ja tam doskoczę? Podejdę tam, znaczy w dół, no. Hmm.
bo tam mi się wydaje zamknięty teren. Wielki bastion. Tak, tak, tak. Zobaczył mnie muszkieter, wiem. Miałem nieskończony zasięg. Jest skrzynka, ale to jest chyba opcjonalny obszar. To bardzo ciekawe, to znaczy, że jesteśmy jakby na murach wokół Bastylii. No. Nie będę walczył z całą tam na tym skrawku, podejdziesz? No chodź. Nie pokazało mi, co podniosłem na końcu. O. Dobra. A, okej, teraz. Fiolka odporna. No to nic ciekawego. Ja już kluczy nie muszę mieć. O, co tutaj w ogóle się dzieje? Tak, nowym mnem Sanson. No, wiedziałem, że zrobił z niego tytana, czyli jeszcze dodatkowy tytan się nam pojawił. Oprócz... No, dobra. To nic, to fajnie. Podnosi nam mróz, to też spoko. Czyli w tym momencie mamy na błyskawicę, na płomień i na mróz. W razie jakiegoś wybitnie trudnego, raczej bossa, na zwykłe mopki nie sądzę, że będę zakładał. Kilka wojowniczych rewolucyjnych dusz. Czyli tu jest jakieś 10 tysięcy może. I osełka. Aha, to jest to, co podniosłem od tego Sansona. Tak, to był ten robotnik, tak? Jakiś tam pewnie wykopywał. Może ciała na potrzeby napędzania tych automatonów dla Cagliostra, dlatego się oburzył, że on nie jest grabarzem, tak? Może to był jakiś rzemieślnik dosyć znany i on go zaprzął do takiej brudnej, roboty. Strzenia szabli, tak, jakiś może zbroi mistrz królewski, nie? Dobra, fajnie, fajnie tutaj być. Spróbuję przeskoczyć tam, bo nie widzę innej drogi. Wchodzimy do Bastylii, słuchajcie. Wchodzimy do Bastylii. Zastanawiam się, czy ja tutaj sobie stanę. Tylko, że się nie rozpędzę. No, spokojnie. Bastylia. I przypominam, że szukamy Cagliostro. Nie, bo Cagliostro też szukamy. O, właśnie. Alan! Par pitié! Au nom du ciel! Dzień dobry. A tutaj kotylionu nie ma. No, ale to jest... O Boże. Jest kotylion, jest.
snu pod drzwiami. Fajne, fajne, takie dbanie o szczegóły, nie? Nikt tutaj nie powiesiłby sobie na drzwiach kotylionu jako symbol, hej, tutaj jesteśmy, uratujcie nas, no bo to jest więzienie, ale mógł mieć go sobie gdzieś i wsunąć. I'm listening, monsieur. They abandoned me. The jailers. It's been days, maybe weeks, since I've seen another living soul. I'm hungry, madame. I'm ravenous. Mam buchane chleba. Myślałem, że mocny żelazny klucz mi przyda, który właśnie zdobyłem z mopka. Here, monsieur. Bless you, madame. I wish you the best of luck. The fickle Lady Luck will have her work cut out for her. When you're face to face with the executioner. The executioner? Oh, yes. You won't escape him. Ding, ding. His icy blade won't spare you. Mark my words. His face will never let roll. Asa. They all fall like withered apples. The executioner is brave as long as it stays cold. If he were to meet the flame, his ashes would be less bold. I muszę używać na niego ogień, to się bardzo dobrze składa, bo mam taką kontrę, tylko czy będę walczył z postem na kontrę? No, nie wiem, nie wiem. Tutaj, okej. No, ciekawość tutaj w tej Bastylii. O. O, chyba jest arena z bossem, nie? Czy widać bossa, czy on sobie gdzieś zeskoczy? Chyba nie widzę. Czy tam jest wystarka? Coś się tam podświetla. Ochoczo. Na pewno... O, widzę sarkofag. Jep. Tak jest. To jest arena z bossem. Wszystko. O. Kolejny mnem. Rozkaz. Rozkaz na... Na rozkaz sztabu generalnego proch z Marsenin ma zostać złożony w starym podziemnym składzie prochowym. To jest ten proch, którego szukamy dla opata Gregoire'a, dla Lavoisier'a, żeby wysadzić, znaczy użyć Delacro. Jego armaty i jego kul armatnich na potrzeby zniszczenia tych wystalek w sumie, jakby nie patrzeć. A to jest wystalka, myślałem, że to jest wróg. LOL. O, cześć stara. Dobra. Pytanie, no nie. No. Nie mam. Chociaż... Mam, może mam, bo... Czeka, zaraz odblokuję sobie.
Dobra, to jest kilka wyjść. Tutaj jest skrót. Tu jest wyjście. Albo nie do końca, tylko spoglądnięcie w sumie na miejsce, skąd przyszliśmy. Ale tu jest przejście na pewno. Przede wszystkim zejście w dół. Może... Dobra. Czyli tutaj jeszcze wrócę. Wydaje mi się, że jak posprzedaję te kute żelaza i wszystko, to może się uda wbić poziom. Czy ja sobie chcę resetować? Chyba tak, no bo co, nie będę się wracał. No. Jest to wątpliwe, że mi się uda. Chociaż... Mam na to broń. Co mało. Za mało. Ojej, 37, czyli potrzebuję jeszcze 3320. Kurczę, to się wkopałem. To się muszę przyznać, wkopałem. Klucza i tak nie mogę sprzedać. Wow, wymęczyłem to, ale to dobrze, bo nie chciałem biegać z 30 tysiącami tusz, bo mi brakło dosłownie punktu czy coś, nie? Dobra, idziemy w tą siłę dalej. Jak ta moja broń się w ogóle skaluje? Dobra, już wystarczy, damy spokój. Wyprzedałem się doszczętnie. Rozkaz o tym. Znaleziono w gabinecie gubernatora Delona. Jest stary żelazny klucz z symbolem Bastylii. Z pewnością służy do otwierania dawnego składu prochowego fortecy. Podziemnego pomieszczenia, w którym umieszczono cenny ładunek zebrany z magazynu Les Invalides. Otóż to. I to jest nasz, by the way, śladami Procho Quest. Tutaj jakby wysłaliśmy instrukcję o tym, o losach dzieci królowej już 20 odcinków temu i nic. Pewnie może więcej nawet. No i muszę przekazać mi chyba, co się stało z jego matką. Nie? Czyli w tym momencie zostaje nam tylko jedno zadanie poboczne. Więzień Bastylii Aegis musi wrócić na górę i udać się do fortecy. Jaką górę? A, że z kopalni, tak? Które więziony jest jej stwórca? No dobra. Chciałem się dowiedzieć, jak się skaluje moja broń z siłą D. No, trochę mi się lepiej skaluje, nie? No...
rosną mi te obrażenia i to jest spoko. Rośnie też siła uderzenia w sumie. Od tej siły po prostu. No nie będę inwestował w Warhammer, że ludzie mam zero. Po prostu to szkoda mojego czasu na tym etapie. 39 tysięcy. O, tu jest jeszcze poziom super, bo zawsze wchodzę i sprawdzam w stalce. Dobrze wiedzieć. Nie wiem, czy zapamiętam, ale dobrze wiedzieć, tak. Dobra. Myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć ten odcinek. Bo mamy jeszcze trochę tej eksploracji, tak, ale generalnie tutaj zaraz się zmierzymy z bossem. Zostały nam dwa menemy. Więc i tak tego nie zrobię podejrzewam do 10 minut. Więc zajmie mi to dłużej, więc pewnie dopiero w następnym odcinku zmierzymy się z Katem. I to jest pan Sanson raczej, którego właśnie poznaliśmy w Nemie, sługu z Cagliostra. No i może na samym końcu będzie na nas czekał Vokon Sound. Fortecy przynajmniej, niekoniecznie walki z bossem, może tutaj będzie więcej eksploracji, bo wydaje się, że to jest duży, pokaźny budynek. Także dzięki za dzisiaj i do następnego razu. Dzięki za dzisiejszą wspólną zabawę. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.